Cześć, z tej strony Pragamer. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam do oglądania kolejnego odcinka z gry Chernobyl Light polskiego studia. A tym, którzy chcą śledzić wątki na bieżąco, zachęcam do subskrybowania kanału. W pierwszej kolejności, zanim rozpoczniemy następne zadanie, spróbujemy zebrać sobie jakieś zioła. Tak naprawdę nie wiem, w którym momencie te zioła są dostępne do zebrania. Gdyby trzeba było, może to gdzieś doczytać, może już gdzieś jest informacja na ten temat. What's going on? Something's up. NAR is being really active on the radio. They're looking for someone, supposedly a traitor and a thief. I managed to pinpoint the location. It's Kopachi, the village near the Pripyat River. This could be our ticket into the power plant. This person might know something important or have access to useful gear. What do you think he could know? Passwords, credentials, uniforms, even rations. And it should be a fairly straightforward mission. If you're smart and fast, you won't even have to mix it up with NAR. You're right. This could be important. We should at least have a friendly chat with this so-called traitor. I'm glad you see my point. It's in Kopachi. You can't miss it. No dobrze, jestem ciekawy, co to było. Kopaci, zdrajca, pamiątka z przeszłości, aby w pierwszej kolejności udał się do Kopaci. Zrzut żywności. Michał pójdzie po żywność. Lekarstwa czy amunicja? Teraz ciężki wybór, tak naprawdę. Skrzynię z amunicją damy Olivierowi. I tak możemy, myślę, rozpocząć dzisiejsze zadanie. The enemy of my enemy is my friend, as they say. But can you ever trust a traitor, Igor? Trust is such a fragile thing, earned at a great price, yet so easily lost. But you never lost your trust in me, right, my love? To jest dobre pytanie, czy będziemy mogli temu zdrajcy zaufać. No zobaczymy, co nas czeka po tej misji. Kurczę, co to spadło? Czy my tu coś możemy znaleźć? Nie za bardzo tutaj cokolwiek widzę. Ja bym, kurczę, sobie ustawił tutaj na zioła nasze urządzenie. Kurczę, myślałem, że to wilki wiły, też mówię. Dobra, wychodzimy stąd. To chyba nie najlepsze było rozwiązanie. Podchodzić tak blisko. Hello, fellow prospector. I'm looking for someone. A tall, hunched man with long brown hair. Maybe you've seen him. No, I'm sorry. What's this all about? I'm looking for my brother, Athanasius. He vanished without a trace a while back. I've been looking everywhere. Do you have any hotter stuff?
I thought you would never ask. Kurczę, wytrychy widzę są w cenie, ale ja bym jeden wytrych sobie wziął. Czy ją tylko chce pożywienie, racje żywnościowe. Nie możemy tak szaleć z nimi i wydawać, wymieniać je. Ich. Dobra, czyli tutaj jeszcze byśmy musieli się udać. Jeszcze swoją drogą te wszystkie historie, które tubylcy opowiadają, są bardzo ciekawe. Znowu ta przerażająca laleczka. Co, nie przejdziemy tędy? Damn. Czy ciężko widzę, będzie się nam tędy przedostać? Czy my mamy tu jakąś ścieżkę? Kurczę, naokoło byśmy musieli przejść. Wtedy będziemy mieli daleko do zdrajcy. No trudno, zaryzykujemy szybko jakoś. Wydaje mi się, że było warto tu zajrzeć. O, racje żywnościowe. Czy tylko teraz bym się schodami chyba do góry udał? Christ! What kind of experiments have the KGB been conducting? Is the NAR trying to continue their work? Kurczę, czyli kolejna wskazówka. Czy coś jeszcze tutaj mamy do zebrania? Raczej nie. O, racje żywnościowe. Wskazówkę drugi raz. Dobra. To by było chyba na tyle tutaj góry. Możemy wychodzić, ale tak naprawdę chcemy tam ścieżką przejść. Dobrą ścieżką idziemy tak. A może to było... Te bunkry chodziło w tym całym. Sprawdzimy, wejdziemy sobie tutaj jeszcze na górę. Ale nic specjalnego tutaj nie widzę. Pytanie, do tych miejsc jeszcze się udać? No nic, spróbujemy do tego włóczęgi dojść. Włóczęgi. Zdrajcy właściwie było powiedziane, nie włóczęga. To już jest zdecydowanie żołnierz, wojskowy. Spróbujemy się zakraść do niego. Mam nadzieję, że jest w pojedynkę, chociaż zazwyczaj są w parach. Ale drugiego jakoś nie widzę. O! Dobra, chyba po nich.
Kurczę, że też nie zauważyłem, że ich jest dwóch. A gdzie ty masz spluwę, żeby ją rozłożyć? No. Jak wygląda nasz stan zdrowia? No nie najgorzej. Nie najgorzej. Wytrych mamy. Amunicja do karabinu. Amunicja do rewolwera. Dobrze, że ją sobie wytworzyliśmy wcześniej. My za długo też, kurczę, chyba w tej strefie nie możemy zabawić, bo będziemy wtedy coraz bardziej napromieniowani. Myślałem, że tu jakieś ciało leży. Tutaj musimy udać się na prawo. No wychyl się koleżko, chyba że ty mnie teraz nie widzisz znowu. Czy ktoś tu jeszcze jest? Chyba nie, tym razem było trzech ich. Kurczę, coraz więcej ich. Ale też z nich możemy zebrać materiały. Mamy też strzelbę, z której byśmy mogli zacząć strzelać. No, ona może być zdecydowanie mocniejsza. Hey, don't hurt me. I'm unarmed. Hands where I can see them. I take it you're the traitor everyone's so anxious to find. What? Where did you get that? I know, traitor. I was never even with the NAR. You'll have to be a lot more convincing than that. Those spooks really want to find you. Your face is all over the radio. All right, all right. I used to trade with some of the grunts sometimes. But those knuckleheads got confused about how trading works. They tried to rip me off. And... And what? One thing led to another and... You understand. I took a few little items to balance the account. Obviously, they didn't want the brass to find out about their little side hustle, so they cooked up this yarn about a traitor. Interesting. Yeah, but not nearly as interesting as you, my friend. You're new to the zone, right? You've been staying in Mikhail's warehouse. I wonder what you're up to. How did you know that? I need to go now. They're probably worried about me. Who's they? Sorry, I can't tell you that. Please step aside. I'm going now. No, you're not. We have no idea who this guy is, Igor. We turn him loose, he could run straight back to NAR and trade our lives for their forgiveness or some other kind of deal. Don't you even think about letting him go. At least not before combing through his stuff. Sorry, but I don't like your story. Why don't you tell me who you really are? And let's take a little look-see in your bag while we're at it. Who I am is none of your bloody business, and I'm not showing you shit. We're both in a tough spot here. Maybe you're just a hustler, or maybe you're a spy. I can't just let you... Trudne wybory teraz, tak naprawdę. All right. Ball's in your court, asshole. Zabijemy go. Jakoś nie jestem przekonany, nie zaufałem mu. I really am sorry, but I can't take any chances. To zadanie mamy wykonane. Moglibyśmy jeszcze się udać w to miejsce. Przy okazji, jak już jesteśmy w tych terenach. Kurczę, ja się tam nie rozejrzałem na dobrą sprawę.
Dobra, trudno. Teraz pytanie, czy ktoś na nas wyskoczy, skoro mam być następny. Dobra, tu jeszcze dwa punkty. Czy możemy obejść ten teren skażony dookoła? Nie chciałbym wykorzystywać maski tlenowej. To chyba nie jest jak nasza kondycja. No, da radę. Bym powiedział. Że chyba nie da się bez maski gazowej. Przejść. Ale może tu być coś ciekawego. Teraz jak się dostać tam? Znowu nie można gdzieś skoczyć. Chyba jeszcze możemy ściągnąć. Tak. Właściwie mogę zobaczyć przecież na liczniku zawsze. Rewolwer. Statystyki. Taki sam rewolwer. Kurczę, możemy coś sobie dorzucić. Kurczę, ciężki wybór. Ale ten... układ spustowy. Co on nam daje? Zasięg, stabilność. Zasięg, stabilność bym zainwestował. Lufa. Bym zainwestował ten, co dodaje najwięcej obrażeń. Pytanie, jeszcze wiele nam zostało. Myślę, że możemy inwestować spokojnie dalej. Myślę, że dalej w obrażenia pójdziemy. I ostatni element, celownik. Fantastycznie. Celownik karabinowy. Czerwony, z czerwoną kropką. Okej, myślę, że to będzie wszystko, co byśmy chcieli tu zrealizować. No, zdecydowanie lepiej już teraz. Miejmy nadzieję, że to poprawi moją celność. Stąd przychodziliśmy. Czyli możemy tutaj przejść. Hey, you! Jesus H. Christ, you startled me. Never, ever do that again while I'm working. In fact, never do that period, whether I'm working or not. What are you doing here?
Well, someone sold me a combination for this safe, but... That'll happen when greed gets the best of you. What? No, greed is good. It makes the world go round. And this, well, chalk this up to an occupational hazard. Still, it's a shame. I paid good money for this combination. Maybe I can open it with some lockpicks. They? Who's they? Well, very important people in highly important places. Oh, like who? I can't tell you. If I did, I'd have to kill you. Just kidding. I should hope so. So, any idea what's inside? Something of great value, no doubt. Why else would they lock it? Jesus! I should have brought a crowbar. Or a stick of dynamite. Yeah, dynamite would definitely do the trick. You got yourself in a tough spot here. What are you going to do? Well, I can't open it. But maybe someone else could. Maybe. But it looks pretty old. Might be that it's rusted shut on the inside or something. Could be. Oh, fuck this junk. It's over. I give up. You're giving up? Well, it's not like I can call a locksmith here, can I? I've wasted enough time on this. You can try your luck if you want. Completely stuck. Regular lockpicks won't do. Okej, coś możemy z tym zrobić. No już chyba nie bardzo. Tu jeszcze nie byliśmy, kurczę. Kończy się na miejsce w ekwipunku. Jestem ciekawy, czy my możemy tak naprawdę coś zrobić z tym. Kurczę, tu bym musiał wyjść i dostać się do tego celu. To tutaj duże skażenie, tak? Jeszcze te płoty wszędzie, kurczę, ciężko. Dobra, trudno, zaryzykujemy jeszcze raz z maseczką. Powiem tak, dla racji żywnościowych już było warto się tu dostać. To pytanie, czy my tędy przejdziemy? Dobra, to wygląda, że już na tyle. Dobra, możemy już ściągnąć. No i chyba będziemy wracać w takim razie. No zobaczymy, jak poszło naszym towarzyszom jeszcze. Michał i Olivier, czy wykonali swoje zadanie, czy przynieśli nam Olivier amunicję, Michał chyba żywność, albo na odwrót wybrałem, no już nie pamiętam. Sukces, Olivier, dobra. Michały też sukces. Wszyscy taką samą, na razie. Nie rozpieszczamy tutaj. Twoja baza nie jest szczególnie wygodna i powoduje to nerwowość towarzyszy. A co my możemy zrobić?
Co my możemy zrobić z tym? A tutaj nie ma. Ale może byśmy faktycznie coś sobie wytworzyli. I could do that. It would give me advantage in a fight. Yeah, yeah, just fucking do it. Maszynę kalibrującą, czyli musimy zbudować. Właściwie możemy tu sobie. Ulepszanie waży ekwipunek Igora. Narzędzia konstrukcyjne, warsztat klinkarski, wybór pancerzy, pojemnik. Nie. Przedmioty do zbudowania. Miejsca do spania, zasilanie. Jakoś pojeca ochrona przed promieniowaniem. Kurde, to będzie czad. Czy co my tu jeszcze mamy? Tu przedmioty. Kurczę, ale fajna ta lampa. Dobra, tą co, ale postawimy ją przy roślinkach. Czy może zaczną szybciej rosnąć? Tak, tak. Ja bym jeszcze może to z tego, te roślinki. Roślinki. Czy a gdzie to ogrodnictwo było? Lepszanie wazy. Może można było gdzieś umieścić. O, niech stoi tu. Dobra, ale wracając do tych roślinek, one jeszcze będą dla nas na pewno bardzo istotne. Nie tu. Do spania. Rzecz powietrza. Tu będą narzędzia konstrukcyjne, wyroby pancerzy, pojemnik. Ogrodnictwo. Kurczę, ziół nam brakuje. Niezbyt to wygląda. A przez to nie wytworzymy sobie żadnych. Ja myślę, że w tym oto wypadku udamy się już do swojego pokoju i będziemy kończyć w tym miejscu odcinek. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!